Dzień dobry, Robo Konrad, Lubuskie Muzeum Wojskowe. Chciałbym dzisiaj zaprezentować kolejny eksponat z naszej kolekcji. Wprawdzie jesteśmy muzeum wojskowym, ale posiadamy również bogatą kolekcję broni myśliwskiej. I tutaj dzisiaj chciałbym zaprezentować dubeltówkę kaliber 16 produkcji firmy Simpson, rok 46. Firmę Simpson znamy z produkcji motorowerów po II wojnie światowej, ale przejdźmy do początku firmy. W drugiej połowie XIX wieku bracia Simpson założyli manufakturę w Suhl w Niemczech, która zajmowała się produkcją broni myśliwskiej. Później produkcję rozszerzono o produkcję rowerów oraz samochodów. W latach 30. firma została znacjonalizowana przez rząd III Rzeszy i zaczęto produkować motorowery. Podczas II wojny firma produkowała broń dla wojska, zaś po wojnie w roku 1948 rozpoczęła również produkcję motocyklów i później firma została przekształcona w kombinat już zarządów NRD. Przejdźmy jednak do samej broni. Jest to broń z roku 1946 i tutaj możemy zauważyć sygnatury firmy Krupp. Czyli oznacza to, że lufy tej broni zostały wykonane z doskonałej stali pływającej firmy Krupa. Firma ta w roku 1946 znajdowała się w innej strefie okupacyjnej i oznaczało to, że kooperowała po prostu z firmą Simpson, która była w radzieckiej strefie okupacyjnej. Broń jest średniej klasy, posiada niezbyt bogaty grawerunek. Zamki w tej broni są typu Greenera. Żeby tą broń przeładować, naciskamy na klucz. Wtedy broń mamy otwartą. Możemy załadować broń pociskami śrutowymi, bądź też pociskami typu Breneka. Wtedy broń zamykamy, odbezpieczamy przy pomocy bezpiecznika i możemy odstrzelić przy pomocy spustów. Następnie otwierając znowu broń, łuski po wystrzelonych pociskach wysuwają się przy pomocy tak zwanego ekstraktora. Żeby rozłożyć tą broń, musimy nacisnąć na dźwigienkę znajdującą się na czółenku. Po naciśnięciu dźwigienki ściągamy czółenko. Naciskamy znowu na klucz tak samo, jakbyśmy chcieli broń przeładować. I wtedy ściągamy lufy i mamy oddzielnie baskile. Tak wygląda rozłożona dubeltówka. Na lufach mamy oznaczenia próby. Próba polegała na tym, że broń ładowało się amunicją o zwiększonym ładunku prochowym i kiedy lufy wytrzymywały tą próbę, broń przechodziła już normalnie na rynek. Również tu mamy oznaczenie trzycyfrowe 746. Siódemka oznacza miesiąc produkcji, jest to lipiec, zaś 46 rocznik. Z dalszych ciekawostek na temat tej broni, ta broń posiada również oznaczenie na zamknięciu trzech gwiazd oznaczających remonty w radzieckich rusznikarniach. I tu kolejna ciekawostka. Tego typu broń produkowana w latach 40. w radzieckiej strefie okupacyjnej w Niemczech szła głównie na rynek radziecki w ramach reparacji. Stąd też może dlatego są te oznaczenia, że ta broń była w rękach radzieckiego myśliwego po II wojnie światowej. Dobra. Broń mamy.